Tytuł kursu: Elementy, podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Moduł: Przetwarzanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej. Tytuł wideokastu: Systemy informacyjne w organizacji. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Justyno. Panie kierowniku, mamy znakomity system informatyczny w naszej firmie. Chyba ma Pani na myśli przepływ informacji, ponieważ jesteśmy przed zakupem nowego oprogramowania. Różnica pomiędzy systemem informacyjnym a systemem informatycznym polega na tym, że system informacyjny integruje działanie obiektu gospodarczego i obejmuje swoim zasięgiem całą jego działalność. Natomiast system informatyczny jest systemem informacyjnym z zastosowaniem technik komputerowych. Aha, czyli doskonaląc system informatyczny, równocześnie polepszy się nasz system informacyjny, tak? Tak. Tak, do tego właśnie dążymy. Panie kierowniku, a co zyskamy na wzroście kompleksowości przepływów informacji? Niech Pani pomyśli. Biorąc pod uwagę wyeliminowanie szumów, zminimalizowanie luki informacyjnej i wyeliminowanie niepotrzebnych informacji, więc... Nie jestem pewna. Proszę się zastanowić. Pani Justyno. Czy nasili się tendencja do organizacyjnej koncentracji zadań logistycznych? Dokładnie tak, Pani Justyno. Otóż to. Pani Justyno, proszę również pamiętać, że efektywność organizacji zależy w dużym stopniu od tego, czy system informacyjny dobrze czy źle służy procesom zarządzania. A co będzie głównym zadaniem systemu informacyjnego w organizacji? Pani Justyno, głównym zadaniem systemu jest dostarczenie możliwie pełnego zasobu informacji o stanie organizacji i jej otoczenia. Czyli nie chodzi jedynie o liczbę danych, ale o ich jakość? Tak, Pani Justyno. Nadmiar informacji, i zwłaszcza informacji nieprzetworzonych, może być jeszcze bardziej szkodliwy dla jakości podejmowanych decyzji niż ich niedobór. Panie kierowniku, tak więc system informacyjny powinien minimalizować lukę informacyjną, zapobiegać nadmiarowi informacji nieprzetworzonych i niemożliwych do opanowania oraz eliminować szumy informacyjne. Dokładnie tak. Pani Justyno, proszę zerknąć na ten schemat typu systemów informacyjnych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.